Topik i Topcia. Mamo, ja już będę szła, tylko jeszcze daj mi pieniążki na bilet, tak? A, no tak. Dobrze, 50 zł wystarczy? Tak, powinno wystarczyć. No to dam ci zaraz, tylko skończę karmić małą. Mamo, daj mi teraz, proszę, ja chcę już wyjść. Marysiu, no to weź sobie z portfela, okej? Okay? Jest w torebce. Okej, okay, dzięki. O której wrócisz? No nie wiem, no. Jakoś po południu. 17, 18 może być? Może być. Baw się dobrze. Dzięki, mamo. Dziękuję ci, Natalko, że pomogłaś mi podlać wszystkie kwiatki i teraz będą ładnie rosły. Juhu! Wasz ogródek jest taki ładny. Topciu, a kiedy idziemy do tego oceanarium? Bo ja już nie mogę się doczekać. No, Marysia powinna zaraz przyjść. No to niech ona się upośpieszy, bo ja chciałbym zobaczyć wszystkie piękne rybki, jak pływają w akwarium. Natalko, ale ty jesteś niecierpliwa. No musisz poczekać, Marysia na pewno zaraz przyjdzie. Topiku, braciszku, a ty na pewno nie chcesz iść z nami? No właśnie, chodź z nami, przecież będzie fajnie. Nie, dzięki, zróbcie sobie taki babski wypad. Ja dzisiaj jestem umówiony z Patrykiem. Hejo, hejo, jestem już. Juhu, Marysia przyszła. Cześć, Natalko, cześć, Topciu, cześć, Topiku. Cześć, Marysiu. Orety, macie takie same spinki, tylko w innych kolorach. Wyglądacie bardzo ładnie. Dziękujemy, Topiku. To co, Marysiu, możemy już iść? No właśnie, możemy. No pewnie, ja też już nie mogę się, Natalko, doczekać, aż zobaczymy te wszystkie ryby. A ja już kiedyś byłem w tym oceanarium i wcale mi się aż tak nie podobało. Topiku, no co, mówię tylko prawdę. Na pewno są tam super ryby, które ja naprawdę chcę zobaczyć. No dobra, dobra, ruszajcie. Aha, ja poczekam na Patryka, na razie. Pa. Chodźcie, dziewczyny, to będzie super fajny dzień. No dobrze, Różyczko, jesteś najedzona, brzuszek pełen, a więc teraz czas na drzemkę. Dzień dobry, poprosimy 3 bilety ulgowe. Dobrze, już się robi. Wow, jak tu jest ładnie, jakie kolorowe ryby. Natalko, poczekaj na mnie i na Marysię. Dobrze, nigdzie nie będę odchodzić, będę stała o tu. Jesteś zaciekawiona, jakie ryby zobaczysz w akwarium? Tak, Topciu, bardzo mnie to ciekawi. Ryby są przecież takie ładne, prawda? Tak, są ładne. No dobrze, idziemy dalej, czy będziemy tak stać? No idziemy, idziemy. No i co, Natalko? Podobają ci się rybki? No tak, podobają mi się. Ojej, Natalko, jesteś zmęczona? Za dużo chodzenia? Nie, tylko... trochę nuda. No, nie chcę, żeby ci było przykro, ale... tak, trochę nuda. O, no to musimy Natalkę trochę rozweselić, Topciu. Zaczekaj, mam pomysł. Nie jesteście na mnie złe, że mi się te ryby aż tak nie podobają? Ale ziewasz. Nie, nie jesteśmy na ciebie złe, no co ty? Zobacz, zobacz, Natalko, wyglądam jak ośmiornica. Faktycznie, tak wyglądasz. Och, widzę, że nie jesteś zadowolona z dzisiejszej wycieczki. Jestem! Chodźmy trochę dalej. No właśnie, może tam dalej będą ciekawsze ryby. O, a czy to jest tamta taka długa ryba? To chyba jest węgorz. Wiecie, że on pieści takim prawdziwym prądem? Uuu, naprawdę? Tak, zobacz, co jakiś czas tak jakby płynie przez niego prąd. O, to jest ciekawa ryba. Chodźmy jeszcze dalej. Może tam dalej będą jeszcze ciekawsze rybki.
Och, obawiam się, Natalku, że akwarium już się kończy. Naprawdę? Takie małe jeszcze oceanarium? O, a tu są muselki, rafa koralowa. Tak, to jest rafa koralowa. Faktycznie trochę małe to akwarium. No a co jest jeszcze dalej? O, tam chyba jest pingwin. Zobaczcie, jaki jest słodki. O, faktycznie słodziutki, jaki mały. Aha, i mała foczka. O, jest bardzo ładny, popatrzcie chwilę na niego. Dobrze, wiecie co, mi bardzo zachciało się siku. Zaraz do was wracam, okej? Jasne, ja zostanę z Natalką. Okej, zaraz wracam. O, pingwinek jest bardzo ładny. Tak, Natalko, mi też się podoba. Idę poczytać trochę o tych rafach koralowych. Okej. Cześć, pingwinku, cześć, foczko. Chcecie się pobawić? O, ojejku, ale jestem dzisiaj śpiąca. O, ile tutaj jest pamiątek. Jakie fajne ubranko. Na pewno taki kupię Natalce. A tutaj? Kule, jakie piękne. O, delfin, czerwona ryba, żółta ryba. Którą mam wybrać? Ile ciekawostek na temat raf koralowych. Ja nie mogę. O. Uwaga, uwaga, proszę państwa, zapraszam na karmienie rybek. Będziemy karmić rybki, zapraszam, zapraszam. O, karmienie rybek? Muszę to zobaczyć. Natalko, chodź, będziemy karmić rybki. Natalko? Marysiu, chodźcie, rybki będą karmione, może też będziemy mogły je nakarmić. Gdzie jest Natalka? No jeszcze chwilę temu tu była. No i gdzie jest teraz? No nie wiem, no była tu i te drzwi były otwarte. Halo? Halo? Proszę tak nie krzyczeć, spłoszycie ryby, co się stało? Zgubiłyśmy dziecko. Jak to zgubiłyście dziecko? Taką małą blondyneczkę chwilę temu tutaj stała. No i te drzwi były otwarte, a teraz są zamknięte. Zawsze je zamykamy na czas karmienia. A mogłaby je pani otworzyć? Boję się, że Natalka tam wpadła do tego pingwinka. Dobrze, już otwieram. Ha? Natalka? No pięknie, zasnęła. O, Rety. Natalko, obudź się. O? Ojej, ja zasnęłam. No zasnęłaś. Chodź, będziemy karmić rybki. Ale musiałaś być zmęczona. O, Rety, albo wynudzona. O, przepraszam. Nie chciałam tu zasnąć. Nic się nie stało, Natalko. O, no dobrze, pora karmić ryby. 2 godziny później. No i mówię ci, mamo, okazało się, że Natalka zasnęła na kole ratunkowym. Wyobrażasz to sobie? Och, mamusiu, a ty co robiłaś cały dzień? No ja sprzątałam, robiłam pranie, wieszałam pranie, gotowałam obiad, karmiłam malutką, usypiałam malutką. O, mamo, musisz być bardzo zmęczona. No nie ukrywam, że trochę jestem. O, no dobra, zjem obiad i pójdę się pouczyć. W przyszłym tygodniu mam sprawdzian. Dobrze, a ja pójdę położyć małą. Muszę zrobić mojej mamie niespodziankę. Może jakieś spa? A może zabrać ją gdzieś do parku na spacer? Macie pomysł? Jak mogłabym umilić czas mojej mamie? Koniecznie piszcie w komentarzu. Tak, tak, piszcie w komentarzu, jakie macie pomysły. No i zostawiajcie łapki w górę, jeśli ten odcinek Toka Boka wam się podobał. Subskrybujcie kanał Topik i Topcia. Do usłyszenia. Pa!